czasu rekolekcji. Rekolekcje to jest, mówimy, czas łaski. Czyli co to znaczy czas łaski? To jest kairos. Kairos, mamy trzy określenia czasu. Chronos, czyli patrzymy na zegarek, nie? Czas biegnie zawsze tak samo. Jest, a kairos, czas zupełnie, ten czas biegnie zupełnie inaczej. To znaczy tak, nic się nie dzieje, nic nie mogę zrobić, nic mi nie wychodzi, nie? Taki czas mam. No trudno, no muszę to przeżyć. Nic mi się nie udaje. I nagle, wow, jakby wszystko rusza z miejsca. Nagle wszystko się zaczyna układać, problemy się rozwiązują, błyskawicznie. Wszystko idzie tak do przodu. I to jest ten czas łaski. I ty musisz ten czas łaski złapać, bo on za chwilę może się skończyć. To jest ten wiatr. Byłeś na martwej fali, stałeś w miejscu, nic się nie działo. I teraz wiatr zaczął wiać. Ty musisz mieć wszystkie żagle wyciągnięte na maszt, bo teraz popłyniesz tak, jakbyś nie płynąłeś tam ileś miesięcy, to teraz w ciągu tego jednego dnia możesz popłynąć tyle, jakbyś cały czas płynął przez te miesiące. I to jest cała sztuka, złapać ten czas, nie? Być na tyle otwartym, żeby ten wiatr jak zacznie wiać, że on napotka te żagle twoje. Czyli ty jesteś w gotowości, nie? W gotowości cały czas przed Panem. No to już wam to mówiłem właśnie o tym moim uczniu. Ode mnie, u mnie we wspólnocie jest tak, że wspólnota ma 11 lat. Ja jestem w parafii, która istnieje 85 lat i w tej parafii były trzy powołania kapłańskie. I teraz w Hamburgu byłem, miałem takie konferencje. Spotkałem siostrę zakonną, która pochodzi z Letnicy też. Nie wiedziałem o tym, że ona, że z naszej parafii wyszło powołanie zakonne żeńskie. I zobaczcie, na 85 lat. A nasza wspólnota jest 11 lat i 7 chłopaków poszło do kapłaństwa. Różnych, diecezja Gdańska, Towarzystwo Ducha Świętego. No, brat Paweł był liderem właśnie naszej wspólnoty Młodzi Miłość. I to jest niesamowite, nie? Dlaczego? Bo wspólnota jest takim kairos, tam się dzieje więcej. Tam jest to zagęszczenie Ducha Świętego. Parafia ma 2000, nawet miała nieraz 4000 ludzi. A w naszej wspólnocie, no, w porywach do 80 osób. I takie owoce, nie mówimy już o małżeństwach wspaniałych, no, aby wszystko było dobrze, a do tej pory mamy prawie 20 małżeństw, które są dalej w formacji małżeńskiej. I naprawdę są bardzo dojrzali, głębocy, mają piękne doświadczenie małżeństwa i rodziny. No więc to jest ta sztuka, widzicie, łapania tego kairos, tego powiewu ducha. Ty jesteś tym żaglowcem. Dlatego wiemy, obraz Kościoła to jest obraz właśnie takiego statku żaglowego, gdzie na krzyżu wisi żagiel. I ten żagiel jest otwarty na powiewy Ducha Świętego. I ten okręt Kościoła płynie do portu zbawienia, dlatego że jest właśnie otwarty na ten powiew Ducha Świętego. I można powiedzieć, że każdy z nas jest taką miniaturką tego okrętu wielkiego, którym jest okręt Kościoła. Wiemy, że pierwszym okrętem Kościoła była łódź apostoła Piotra, który miał pomocników drugiej łodzi. To był właśnie Jakub i Jan. Oni też byli rybakami. No i moi drodzy, chcemy właśnie kontynuować tą myśl umiłowanego ucznia. Chciałbym, żeby ten umiłowany uczeń w tobie pozostał. Żeby on cię cały czas inspirował. Żebyś poczuł się umiłowanym uczniem Pana. Że to jest o tobie. Wiecie, dlaczego on użył takiego imienia? Czy mógłby Pan Jezus mu nadać jakieś tam imię? No. Beniaminek, Beniamin. O, takie będzie teraz twoje imię, bo jesteś taki najmłodszy. Beniamin, nie? No tak Pan Jezus mógłby zrobić, no. On mu nie nadał tego imienia. To Jan to imię sobie nadał, wyciągając wnioski z tego, czego doświadczył. Doświadczył tej miłości. I takie imię sobie sam nadał. Nazwał po prostu to doświadczenie w taki właśnie sposób. Jestem kochany przez Boga. Bóg mnie naprawdę kocha. To jest niesamowite. I ta tożsamość, zobaczcie, jak ona jest wielka. Że jak czytamy Dzieje Apostolskie, to praktycznie tam się pojawia już tylko dwóch apostołów. Piotr i Jan. Piotr i Jan. Ten najmłodszy nagle przeskakuje. On już jest zaraz za Piotrem. I jest tam najczęściej. W Ewangelii Kościoła, bo Dzieje Apostolskie to jest Ewangelia Kościoła. Te cztery Ewangelie to są Ewangelie jakby Jezusa, nie? Jego działalności publicznej i tak dalej. A Dzieje Apostolskie to jest Ewangelia Kościoła. Bo dzisiaj Jezus to jest Kościół.
Dzisiaj Jezus, my jesteśmy ciałem Chrystusa. On w nas jest. On dzisiaj działa przez nas. I zobaczcie, w tej Ewangelii Kościoła już jest tylko dwóch uczniów najmocniej eksponowanych. Pojawia się później Paweł, ten nadliczbowy apostoł, trzynasty apostoł, który w ogóle nie pasuje do niczego, nie? Wyskakuje nagle też. Taki prześladowca Kościoła ma krew na rękach i on wyskakuje na pozycję apostoła narodów. On nawet Piotra przebija. No i to jest właśnie ta, to koło fortuny, nie? Opatrzności, że Pan Bóg łamie wszystkie schematy. My mamy taki obraz wiary, że w Kościele wszystko jest tak poukładane. Świece, prawda? Obróz. Musi to wszystko tak być. To musi tak być. I nam się wydaje, że tak jak jest pewna formuła liturgiczna, że to nasze życie też jest takie poukładane, to życie chrześcijańskie. Pan Bóg jest taki poukładany, ani milimetr w lewo, ani w prawo. Owszem, mamy pewien rytm, pewien porządek, ale to jest tylko czubek góry lodowej. Tak naprawdę Bóg rozsadza wszystkie schematy. Pan Bóg często robi, że pierwsi są ostatnimi, ostatni pierwszymi. Wszystko się przewraca. To jest jedna wielka rewolucja. Ale uwaga, nie rewolucja nienawiści, zniszczenia, bo taką rewolucję nam świat dzisiaj proponuje. Postawić wszystko na głowie teraz. Nie. To jest rewolucja miłości. A miłość co robi? Podnosi. Leczy. To, co upadłe, podnosi. To, co chore, uzdrowi. To, co przegrane, pokaże jako zwycięskie. To, co bezsensowne, co ciebie niszczy, Pan Bóg powiedział, zobaczcie, co Jezus robi. Oni są tacy zmasakrowani po tym Wielkim Piątku, nie? Po tym wszystkim. Oni mają traumę totalną. Jezus zmartwychwstaje, im się ukazuje i mówi, pożyteczne było dla was to moje odejście, ta moja śmierć. To wszystko było potrzebne. A on mówi, Jezu, nie możemy ci spojrzeć w oczy, prawda? Wszyscy żeśmy zawalili do bani to nasze uczniostwo całe. A Pan Jezus mówi, to wszystko było potrzebne. Ten wasz błąd, ta wasza zdrada, ten wasz strach. No jak to? To było potrzebne? Gdzie tam? Tak, bo ja się tym posłużyłem. Nawet Judaszem się posłużyłem. I wami też się posłużyłem. Waszą słabością, waszym wiarołomstwem. Ja z tego wszystkiego i tą szubienicą się posłużyłem. I zrobiłem z niej tron mojej chwały. No. To nie dlatego, że oni mieli to zrobić, nie? Tylko, że Pan Jezus potrafi tak zrobić, że z tych twoich wszystkich błędów, upadków, grzechów i tak dalej, on stworzy jakieś arcydzieło. To są tacy, wiecie, artyści, nie? Którzy, jakiś kamień tam leży, coś, tu jakieś drewno popalone i on to pozbiera, takie śmieci i z tego zrobi coś pięknego. I on patrzy na taki tam odpad, jakiś, nie, coś i on już widzi, co on z tego wyrzeźbi, co pomaluje. No właśnie tak mu działa. Ty mówisz, nie, no to moje życie to takie odpady są. Ja nic nie osiągnąłem właściwie i tak dalej. A Pan Jezus właśnie mówi, to jest piękne, ja to jest wszystko mi potrzebne. A więc to jest właśnie tajemnica dobrej nowiny. To jest dobra wiadomość, nie? Ktoś mówi, to moje życie to takie zbiorowisko odpadów. Nic nie zrobiłem dobrego. Zaczynam, a później nie kończę. Coś tam zgubię, coś zapomnę. Takie to wszystko. A Pan Bóg mówi, to jest wszystko bezcenne. To jest wszystko wspaniałe. Oj, podoba mi się to wszystko. Ja tu zaraz coś z Tobą stworzę. Z tego wszystkiego, nie? My jesteśmy przerażeni, zniechęceni, on jest szczęśliwy i tworzy wielkie dzieła. Tacy są jego apostołowie. To nie są jacyś supermeni, nadludzie. To są słabi, przegrani ludzie, którzy stali się wielcy. Dlaczego? Bo przyjęli jego miłość. Pozwolili się prowadzić. Zaufali bardziej jemu niż sobie. No i dochodzimy do takiego jeszcze punktu. Pan Jezus ukazuje się uczniom nad jeziorem Tyberiackim, nad jeziorem Genezaret. I to jest ta klamra. Jan Ewangelista kocha się w klamrach. Tak jak ten chłopak, który się nawrócił i teraz jest misjonarzem tam, gdzie się nawrócił, w slumsach Ameryki Południowej. Tak brat Tadeusz tutaj przyjeżdżał na orły, a teraz prowadzi ten ośrodek, nie? No jaka piękna klamra. Kto by przypuszczał? A mówił, że nigdy nie będzie księdzem. Ja go spotykałem na tych orłach. Ja mówię, że czwarty jego syn będzie księdzem, albo pierwszy, ale bo będzie miał wiele dzieci, ale na pewno nie on. No i on dzisiaj prowadzi orły i prowadzi ten ośrodek. I to jest właśnie ta klamra. To są te cudowne klamry, które Bóg
I w Ewangelii świętego Jana dużo jest takich klamer, że początek spotyka się z końcem, albo koniec z początkiem. Zamyka się coś. I teraz jezioro Genezaret. Uczniowie. Piotr mówi, idę łowić ryby. No idziemy z tobą. No bo co, my całe życie żeśmy łowili te ryby. Nagle po tej przerwie trzyletniej oni wracają do tego, co robili kiedyś. No i łowią całą noc i nic nie złowili. No pamiętacie dokładnie, od tego się zaczyna Ewangelia, nie? Jezus przychodzi na to jezioro, spotyka Piotra. No, nic nie złowił. No wyobraź sobie, pracujesz całą noc, walczysz z żywiołem, zarzucasz te sieci, wyciągasz, nic nie ma. Jesteś zrąbany. Cała noc zmarnowana, nic nie zrobiłeś. Nie ma co do garka włożyć, nawet jednej rybki. No pracuj tak i nie masz tego zapłaty żadnej. No na tym polega ryzyko zawodu rybaka. Że on cały czas ryzykuje. Może się narobić, jedna, druga, trzecia noc, nie ma nic z tego. Dlatego Jezus powołuje rybaków, bo oni się są gotowi na ryzyko. Oni robią coś, nie wiedząc, co z tego będzie. Tu mówię, co to za robota? Jak ja bym być płacony za to, co ja złowię, a w tym jeziorze wszystko przebrane, to ja rzucam ten zawód. A oni dalej łowią. Dalej wierzą, że to ma jakiś sens. Mimo, że to nic nie daje. Taki musi być ewangelizator. Ty zarzucasz te sieci, chociaż rozum cię mówi, słuchaj, to są sami ateiści, z tego nic nie będzie. A ty i tak zarzucasz. To jest mentalność ewangelizatora. Takiej mentalności Jezus chce od ciebie. Ty mówisz, tu się w tej szkole nikt nie nawróci, to są sami ateiści. W tej mojej parafii tam trzy osoby młode na krzyż. Jaką wspólnotę ja tu zbuduję? Nic nie zbuduję. A Jezus mówi, zarzucaj sieci, nie dyskutuj, rozmawiaj, módl się, zachęcaj. Ten mój brat to jest ateista, to jest satanista chyba już. Nic nie szkodzi, tacy są najlepsi dla mnie. Ja z takich robię największych świętych. Uśmiechaj się do niego, rozmawiaj. Dziel się łaską, nie narzucaj się, ale bądź, módl się za tą osobę. To jest mentalność ewangelizatorów. Jezus dlatego tych rybaków tam znalazł. I Piotr dlatego idzie tamtą, całą noc łowią, nic nie ma, puste sieci. I teraz nagle, kto się pojawia na brzegu? Jezus, wczoraj żeśmy to czytali, prawda? I słuchajcie, dzieci to jest takie, wiecie, jak ragazzi, a w Rosji powiem rybiata. Rybiata to tak swojsko jest, nie? To nie, że dzieci, tylko słuchajcie, chłopaki, o, w znaczeniu naszym, nie? Chłopaki, macie coś tam do jedzenia może? Nic nie mamy, puste sieci. I teraz co się dzieje? Kto rozpoznaje Jezusa? Proszę. Kto? Jan. Dlaczego nie Piotr? No skała, najważniejszy. Nie rozpoznał. A gdzie pozostali? Też nie rozpoznali. Dlaczego Jan rozpoznał? Poznanie Boga dokonuje się przez miłość. Czyli przez relację. Ktoś powie, no to wiesz, trzeba tak wytłumaczyć ludziom, wiesz, no zobacz, no wszystko ma swoją przyczynę, Bóg jest przyczyną ostateczną wszystkiego, no i będą wierzyć wszyscy. Nie będą wierzyć. Ty możesz, argumenty takie racjonalne, one też są potrzebne, ale one nie wystarczą. Pana Boga nie wyliczyć w komputerze, pyk, pyk, pyk i proszę bardzo, mamy równanie, jest, Bóg istnieje. Ty musisz doświadczyć Jego obecności, bo miłość to jest relacja, to jest spotkanie, które przemienia, spotkanie, które uskrzydla, spotkanie, które mówi, Boże, wreszcie żyję, zakochałem się, ja Cię. Wszystko jest inne, nie? Wszystko jest inne, no wszystko się do mnie uśmiecha w ogóle. Gdzie spojrzę, to się cieszę od razu, no bo jestem kochany, mam dla kogo żyć i w ogóle. Chłopak spotka piękną dziewczynę, wartościową i tak dalej. No to życie się zaczęło dopiero teraz. Siedział taki przy tym komputerze, taki osowiały, zawsze tam coś klikał tam. A teraz żaden tam komputer, tam jego nie interesują komputery. Inne życie, nie ten człowiek. Dba o siebie, prawda, inne ciuchy, wszystko tu. Fryzurka, stylówka, po prostu inny człowiek. Co się z tą stało? To jest jakiś, no nic takiego, no nic, zakochałeś się. No może trochę, no nie udawaj, wszyscy to widzą, wszyscy o tym mówią. No i tak samo będzie z dziewczyną, no. Miłość sprawia, święty Maksymilian Kolbe powiedział, że tylko miłość jest twórcza. Czyli tylko miłość tak naprawdę człowieka czyni kreatywnym, zdolnym do rzeczy nadzwyczajnych. Zobaczcie, rodzice kochają swoje dziecko, co oni potrafią zrobić? Ja miałem takich znajomych, córka nie chciała jeść. No oni kochają, no bo to jest ich córka, no Boże kochane. I ona nie, w ogóle nie je, no by umarła z głodu. I wymyślili, że jak ona siedzi w tapczanie
i tam, bo ona lubiła w tym tapczanie siedzieć, w tym pudełku, no to dobra. I wtedy dobrze, może się tak bawić, ale pod warunkiem, że zjesz. I tak przez tą szczelinkę tam jej dawali to jedzenie i ona jadła. No, normalnie nie jadła, przy stole nie chciała jeść, a tam jadła, bo rodzice pozwolili, ona tam może sobie siedzieć, ale pod warunkiem, że będzie jadła. No i zjadła. I obiadki jadła, siedząc w tapczanie tam przez taką tą łyżeczkę podawali, ładnie jadło. No wymyślili takie coś. Miłość jest twórcza. I słuchajcie, Jan rozpoznaje Jezusa. I to jest niesamowite. Pierwszy mówi, to jest Pan. I nagle Piotr się budzi. I dopiero i Piotr płynie jako pierwszy. On jeszcze przywdział szatę, żeby lepiej wyglądać i rzucił się do tego jeziorka i tam dopływa pierwszy do brzegu. Reszta za nim. Ciągną tą sieć. I to jest powtórka z początku. Przecież zaczęło się od tego, że Jezus powiedział, Piotrze, nic nie mówiłeś, no nie jest już tam już. No to zarzuć jeszcze raz. Płyń na głębie, tam dalej. I słuchajcie, mówią bibliści, że on głupotę zrobił, bo w ciągu dnia się nie łowi ryb. Ryby łowi się w nocy. W ciągu dnia w ogóle nie biorą. Zwłaszcza w tym jeziorze, nie? A więc on wyglądał takiego przygłupa. Wszyscy powiedzieli, gdzie on płynie? Co on robi? Sieci zarzuca? No on mówi, miejscu, to całą noc żeśmy łowili i nie złowiliśmy, to znaczy, że tam nic nie ma. Ale na twoje słowo zarzucę sieci teraz, w ciągu dnia. I to jest to złamanie logiki, nie? On robi głupotę, ale Jezus mu każe to robić. I słuchaj, to, co Bóg ci będzie kazał w życiu zrobić czasem, będziesz uważał twój rozum, że to jest głupota. Nie, ja chyba, no nie, no to ja chyba zwariowałem. Ja mam to zrobić? Tak, zrób to. I wtedy zobaczysz owoce niesamowite. Jeżeli robisz coś ze względu na Pana Boga, co wydaje się głupsze w oczach świata, to jest właśnie mądrość Boża. Pewne decyzje twojego życia będą głupsze w oczach świata. My w ogóle wszyscy jako wierzący wyglądamy na przygłupów tu w oczach tego świata, nie? Ten świat z nas szydzi, że my jesteśmy wierzący w ogóle w Boga. I trzeba się na to zgodzić. Paweł mówi, to Bóg wybrał to, co głupie w oczach świata. I Paweł mówi sam o sobie, my głupi dla Chrystusa. Paweł mówi o sobie, tak naprawdę on używa takiej formuły, pluralis majestaticus, czyli on mówi w liczbie mnogiej, ale on mówi o sobie. Czyli tak naprawdę on powinien powiedzieć, ja głupi dla Jezusa. I to jest definicja chrześcijanina. Chcesz mieć taki podtytuł, ja głupi dla Jezusa? Zgódź się na to, że w oczach pewnych ludzi, którzy tu przyjeżdżasz i chodzisz do kościoła, idziesz do spowiedzi, jesteś głupolem, przygłupem, nawiedzonym, nawiedzoną, odklejoną od rzeczywistości. Zgódź się na to. I wtedy już się niczym nie martwisz, nie? To jest bardzo fajne. Jak jestem gdzieś w kolacji, to tak jedni, o, szczęść Boże, a drugi, a co tu ten kler robi? I to jest fajne, nie? Bo ja mówię, kochajcie mnie albo nienawidźcie, ale nie bądźcie mi obojętni. Kawałeczek plastiku i jest, już się coś dzieje. Mówię, ja to kocham. Już się coś dzieje tutaj. No i ja się cieszę, nie? I ci, którzy tak chcą mi troszeczkę przyspieszyć, bo to Pan się cieszy z tego, że my tak szydzimy. Mówię, ja czekałem na to. Czekałem na to, proszę Pana, to jest feedback dla mnie. To proszę, proszę jeszcze coś, proszę. No i słuchajcie, my głupi dla Jezusa. To jest nasza definicja. Ja głupi dla Jezusa. I trzeba stracić twarz dla Jezusa, żeby naprawdę za Nim iść. Piotr poszedł łowić te ryby w ciągu dnia wtedy i wyszedł na głupa w oczach. Tych ludzi tam patrzyli z brzegu, nie? Ale później jak ta sieć się tak nabrała, że on nie mógł jej wyciągnąć i sąsiedzi musieli podpłynąć, żeby tą sieć wyciągnąć, no to byli wszyscy w szoku. I teraz jest powtórka z rozrywki. Na koniec ta klamra się zapina. Ostatni cud jest tak jak ten pierwszy. Oni zarzucają, no bo mówię, no chłopaki, rzućcie tam coś, no po prawej stronie. Nie wiedzą w ogóle, kto to jest. Tych ryb pełno. No i wtedy Jan od razu wie, że to jest Jezus. I Piotr dopiero po nim. Piotr jest zawsze taki spowolniony. Jan wyprzedza Piotra. Najmłodszy wyprzedza najstarszego. To jest właśnie logika Ewangelii. I mogę wam powiedzieć, że Jan jest patronem nowej ewangelizacji dla mnie. Jan jest patronem młodego kościoła, kościoła młodych. Jezus marzy o takim kościele. Bo to, że starsi ludzie się nawracają, no to przed śmiercią Jaruzelski się nawrócił, Kiszczak się nawrócił, nie wiem jak z Urbanem, bo to tam inna wiara, to tam inne sprawy, ale kto tam się jeszcze nawrócił? Taki był tam przywódca SLD, też się nawrócił. No, oni się nawracają. Bo tam już władza, nie władza, nic nie pomoże.
ostatnia instancja się liczy. Ale słuchajcie, młody człowiek, który wchodzi w świat, że jest Jezusem, to jest dopiero cud. Tyle rzeczy przed nim, tyle propozycji świata. Mówi, nie, dziękuję, dziękuję, ja idę tą drogą. Jezus, zwariowałeś, wszyscy tak żyją, wszyscy tak robią, a ty idziesz za Jezusem. To jest dopiero znak, nie? Dlatego odwrotnością, zobaczcie, w telewizji pokażą, stare babcie w Radiu Maryja, ojciec dyrektor, nie? O, i oni się z tego śmieją tam pod Jasną Górą, te babcie, a jeszcze jak tam powyklinają tą telewizję TVM, to jest dopiero hicior, nie? Że tak się zdenerwowały te babcie, a się modlą, a tak nienawidzą. I to mają taki już scenariusz, nie? I ludzie to łykają, no właśnie, taki jest ten kościół nasz, taki kościół nasz jest. Ale jak pojawiają się młodzi ludzie, radośni, otwarci, słuchajcie, światu opada szczena. I wiecie, co jest największą karą w świecie tej kultury masowej? Że nie pokażą tego w telewizji. Jak były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, 2 miliony ludzi w Krakowie. Szaleństwo, Orły też na tym byliście przecież, razem żeśmy tam się spotykali. Ludzie byli w szoku, że tam nikt nie był pijany. Wszystkie sklepy alkoholowe dzień i noc otwarte były. Nikt nie był pijany w ogóle. Ja słyszałem opinię tamtych policjantów, strażaków. Zobacz, oni nie mają w ogóle wypite nic. Z tych krajów różnych tu chodzą, to nikt nie jest pijany. I teraz, jaka była kara? W mediach na zachodzie była cisza. Jakby to był koncert rockowy, 2 miliony przyjechało młodzieży, tam się narkotyzowali, tego wow, super, pięknie, prawdziwa Europa. Ale tam byli ludzie, którzy się nie narkotyzowali, nie pili, nie rozrabiali, którzy uwielbiali Pana, no to nie było o czym mówić, nie było czego pokazać w ogóle. Cisza. I to była największa kara, a z drugiej strony najlepsze potwierdzenie, że tam sprawa Boża się działa. I moi drodzy, ja uważam, że święty Jan właśnie, ten najmłodszy, jest patronem Kościoła Młodych. Jan Paweł II mówi, że nowa ewangelizacja to jest ewangelizacja podjęta przez młodych, dla młodych, bo tego młodego pokolenia już nikt nie zdobędzie. Rodzice dla nich nie są autorytetem. Dziadkowie to w ogóle przeszłość. Ale wy możecie do nich dotrzeć. Macie ten talent. Jan Paweł II mówi, młodość jest twoim największym talentem. Nie zmarnuj go. Masz go na jakiś czas. Uczyń z niego instrument ewangelizacji, bo przez twoją młodość docierasz do swoich rówieśników, jak nikt inny. Twoje świadectwo, twoje zainteresowanie, twoja przyjaźń, wszystko, co robisz, jeżeli to jest w Jezusie zakorzenione, wszystko, co robisz. Grasz na gitarze, malujesz, grasz w piłkę, wszystko służy ewangelizacji. Nawet to, że masz ten krzyżyk, nie musisz nic tłumaczyć, ale jest w różnych środowiskach. To już jest znak. Nie bierzesz narkotyków, oni biorą. No jakieś rzeczy nie robisz, które oni robią, które nie są dobre. To już jest tak mocne. Oni nic nie powiedzą, ale już się zastanawiają. A może ci zapytają, w jakimś momencie powiedzą, słuchaj, jak ty to robisz? Co ja ciebie podziwiam, bo ja bym tego nie zrobił. Zachowałeś się w sposób taki bardzo opanowany, tam ktoś coś głupiego powiedział, a ty wybrnąłeś z tego, ja bym się nie przyznał do Jezusa, ale to zrobiłeś. To będzie to echo, że warto było, że naprawdę ludzie to widzą, że ty idziesz za Jezusem. I na ludzi to działa, jak nic innego, nic mocniej nie działa. A więc korzystaj z tego daru. Dostałeś to po coś. Wiecie, jaka jest definicja daru? 6D. Dar darmo dany dla dobra drugich. 6D. To jest definicja charyzmatu. Charyz po grecku dar. Dar Ducha Świętego. Duch Święty jest tym darem Ojca i Syna. Duch Święty jest osobą darem, która się wlewa w ciebie po to, żeby się z ciebie przelewać dalej. Jak ty byś chciał tego Pana Jezusa tak schować, ktoś tak mówi, Panie Jezu, zabierzemy cię do domu, nie oddamy cię nikomu, tu, w serduszku. Dzieci tak mogą śpiewać, nie? Ale my mówimy, oddamy Pana Jezusa tym, którzy Go nie znają. Podzielimy się Nim, nie? Nie będzie, oddamy, ale podzielimy się. I to masz robić. Jeżeli cokolwiek tutaj dostajesz, to po to, żeby dawać to. Jeżeli tylko mówisz, nie, to ja tak bardziej dla siebie, nie, ja tam nie będę, nie, bo oni tego nie zrozumieją, to już popełniasz błąd. Ty już gasisz ten ogień, który Pan w tobie zapala. On się będzie rozpalał, jeżeli ty będziesz go przekazywał dalej. Jeżeli go nie przekazujesz, za chwilę nic nie będziesz miał. I powiesz, nie jadę na te Orły, bo to, fajnie, ale to jakoś to nie dla mnie. No bo nie rozdajesz tego ognia dalej. Jak będziesz przekazywał dalej ten płomień, to będziesz rósł, będziesz rosła. No i słuchajcie, oni przychodzą na ten brzeg, wziął chleb, połamał, dawał. To jest znowuż aluzja do Eucharystii.
Jezus ich znowuż gromadzi przy stole eucharystycznym. To jest taka aluzja właśnie do tego, że Jezus jest w tym chlebie. Tak jak ci uczniowie z Emaus połamał, dawał im i dopiero go rozpoznali. Nie? To jest właśnie to zadziwienie, to jest taka katecheza pierwotnego Kościoła, który wie, że Jezus jest z nimi w tej Eucharystii. Nas msza święta może nudzić nieraz, nie? No bo to jest ciągle to samo. Masa ludzi nie chodzi do Kościoła, mówi, nie, tam jest ciągle to samo. Ja mówię, no jak mama cię przytuli, pocałuje, to też jest ciągle to samo. No to i rozmawia z tobą o tych samych rzeczach, to nie rozmawia z nią, zamknij się w pokoju. Żonę będziesz miał, to też będzie ciągle to samo. No co ty mówisz, jak kogoś kochasz, to nie ma, że to samo. To jest właśnie to, co ma być. Jesteście razem przy stole, a co może być więcej? Rodzina się zjeżdża, te same wspomnienia sprzed lat. I to jest najpiękniejsze. To jest to trwanie. Trwanie relacji. Jak jest miłość, to nigdy nie znudzi. Jak nie ma miłości, wszystko się nudzi po krótkim czasie. Eucharystia nie znudzi ci się, bo mówi właśnie święty Jan Paweł II, że ta kontemplacja oblicza Jezusa to jest to głębsze spojrzenie. Bo słowo kontemplacja już bardzo wzniosłe, ale do młodych na Lednicy mówił, patrzcie głębiej, wypłyćcie na głębie, tak do Piotra właśnie, wypłyć na głębie, a tam czeka na ciebie coś. Dlaczego my się męczymy? Bo żyjemy powierzchownie. Powierzchowność jest chorobą naszych czasów. Dużo, szybko i byle jak, nie? Taki McDonald's, prawda? Dużo, szybko i byle jak, i byle co. A tu mniej, wolniej i coś wartościowego. Zwolnij troszeczkę obroty. Usiądź, chwilę odpocznij, popatrz. Pociesz się tym słońcem. Niech ono na ciebie troszeczkę popłynie. Może troszeczkę innej muzyki i tak dalej. No, te wszystkie rzeczy, i co mówią psychologowie, psychiatrzy, psychoterapeuci? To samo. Wolniej. Masz problemy z żołądkiem? Wolniej. Degustuj to, co jesz. Jest wolniej. Wtedy to jedzenie daje ci zdrowie. A jak jest szybko, nie pogryziesz dobrze, żołądek masz rozwalony, masz problemy różne tam, jesteś jakiś chory, prawda? Na tle jedzenia. Bo za szybko jesz. Na stojąco. Usiądź powolutku. Nie będziesz miał żadnych żołądka i innych rzeczy, refluksów.